Rozpoczynamy od zarejestrowania konta w aplikacji. Wpisujemy adres e-mail, na który otrzymamy kod weryfikacyjny. Otrzymany kod przepisujemy lub kopiujemy i wklejamy do aplikacji. Następnie ustawiamy hasło. Ważna informacja, aby współdzielić konto, wystarczy zalogować się na te same dane. Odznaczamy drugą z wyświetlonych opcji i przechodzimy dalej. Klikamy dostępny na środku przycisk Dodaj urządzenie. Z panelu po lewej stronie wyszukujemy kategorię Małe urządzenia, przewijamy kolejne miniaturki w dół i wybieramy ikonę robota sprzątającego o nazwie Autoodkurzacz Wi-Fi. W kolejnym kroku resetujemy połączenie Wi-Fi w robocie. W tym celu wciskamy i przytrzymujemy przez kilka sekund dwa widoczne na filmie przyciski do momentu usłyszenia komunikatu głosowego. Z dostępnych opcji wybieramy tryb Mode Up. Idąc dalej, wyszukujemy sieć o nazwie SmartLife. Jeśli aplikacja poprosi o dostęp do lokalizacji, należy wyrazić na to zgodę. Po wybraniu sieci powracamy do aplikacji Tuya Smart, gdzie rozpocznie się łączenie robota. Należy odczekać około kilkunastu sekund, zanim robot połączy się z aplikacją. W tej chwili robot jest już prawidłowo połączony z aplikacją. Aby odpowiednio przygotować urządzenie do stworzenia kompletnej mapy mieszkania, należy wysłać go do stacji i w pełni naładować. Możemy w tym celu wcisnąć odpowiedni przycisk na robocie lub wybrać opcję Ładowanie z poziomu aplikacji. Dziękujemy za obejrzenie naszego poradnika. W kolejnym poradniku zajmiemy się tworzeniem pełnej mapy mieszkania.